Cześć, witam wszystkich. A w tym tygodniu będzie taki oto odcinek i koncept, który pewnie jeszcze będzie się przewijał dalej w kolejnych odcinkach, choć już myślę w nieco innej formie. A mianowicie będzie to taki przegląd katalogu najnowszego IBG Models na rok 2024, który ostatnio się pojawił. No przegląd, jak przegląd, taki dość autorski, można by powiedzieć. Przegląd oczywiście wiadomej skali. Niemniej sądzę, że niektórych ta rzecz może zaciekawić, więc oto zapraszam na zasadniczą treść odcinka i oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i popatrzcie, co my tu mamy. Katalog IBG Models na 2024 rok. Taka właśnie grafika tutaj na okładce. Tak myślę, że można powiedzieć na okładce, mimo że to jest plik PDF. A tutaj jest oczywiście IR80, nowość na ten rok. W towarzystwie PZL P11F, jak dobrze widzę. No i patrzmy, co mamy tu dalej. Tak sprawdzam tutaj, ale cóż, niestety te grafiki są no takiej jakości, jakiej są. Po prostu w oryginale nie są zbyt duże. No i tak, my oczywiście skupimy się tu na skali 1 do 72, ale pewnie też zobaczycie i to, co jest w innych skalach. Więc tutaj mamy taki czołg Charioteer brytyjski, wersja rozwojowa z tego, co wiem, z Cromwella. Tu jest w służbie fińskiej. No i druga taka nowość to jest czołg M1139 włoski. Oczywiście IBG chwali się, co zrozumiałe, bardzo pięknym tutaj IR-em 80x81. To są dwie wersje, właściwie dwa samoloty. Jeden wynikający niejako z drugiego. No i tutaj właśnie utrzymujemy podstawowe informacje na temat tego nowego modelu. Ma być pełne nitowanie, podobnie jak to było przy Focke-Wulfie 190. Ma być świetne spasowanie i taka łatwość chyba budowy, tak to można przetłumaczyć. Wszystkie wersje jednomiejscowe będą dostępne. Wiadomo, mnóstwo schematów malowań. Też tutaj przedstawiona będzie niejako ewolucja tego samolotu. No i tutaj mamy takie dwie grafiki, niestety niezbyt duże, pokazujące ogólnie model, a także sam zespół silnika, śmigła i silnika. Chyba będą tutaj ze dwa różne silniki. No, bez wątpienia ciekawy projekt i mam nadzieję, że trafi na warsztat u mnie. Tutaj w skali 1 do 72 mamy oczywiście mnóstwo różnych pojazdów. Wciąż są dostępne takie bardzo fajne łaziki Fiaty 508 z Polski, z wiadomo wrzesień 1939. Sklejałem raz jeszcze w okresie przedkanałowym. Polecam, bardzo fajna rzecz. Może nie jest to już to ten nowy poziom IBG, ale dalej coś, co można bardzo przyzwoicie skleić i co bardzo dobrze wygląda. No tutaj mamy Brenna. Brenny mam dwa, ale nie sklejałem. No ale w ramkach nawet ten model wygląda dobrze. Są też różne pojazdy specjalistyczne, nawet takie do asfaltowania. Co dalej? No generalnie dużo znanych rzeczy. Japońskich, węgierskich, włoskich, jak wiemy. Czy coś jeszcze jest tutaj takiego? No właśnie, tu są te czołgi Charioteer, różne włoskie, a także ukraińskie BTR-4E. Tutaj będą
różne nowe warianty i będzie też secret item. Ciekawe, co to będzie. Tu jest skala 1 do 35, więc tutaj po prostu przewinę. No, są w niej rosomaki. Niestety nie ma ich w skali 1 do 72, ale podobno mają się kiedyś pojawić. Skala 1 do 700, różne niszczyciele klasy Hunt i tym podobne. No i tutaj dochodzimy do karty z lotnictwem. Mamy tutaj, wiadomo, różne karasie, RWD-8. One tam wymagają, jak wiemy, korekty płata, ale to jest całkiem przyzwoity model, ogólnie rzecz biorąc. Tutaj z kolei mamy jedenastki, znane już dobrze. Tu zaś są nowości. Będzie taki zestaw podwójny, jedenastka i karaś w barwach rumuńskich. No i cóż, na co bym jeszcze zwrócił uwagę? Kolejne Focke-Wulfy 190. Tutaj będzie zestaw dwóch. Zestaw w barwach amerykańskich. No, ten zestaw to już się chyba nawet ukazał. Tak, to jest już starsza rzecz. Będzie łoś też w barwach niemieckich, a także turecka PZL-24, także bułgarska. No i będą IR-y, na początek będą dwa. Jeden, ten, który widzieliście tam na początku, i drugi tutaj będzie malowanie z największych bitew. Oferowane są również maski. Tutaj są, co ciekawe, dwa secret itemy. Maska jest też do Su-27 nowa. Oraz, co myślę, zasługuje na szczególną uwagę, akcesoria tutaj 3D. Są, wiadomo, do czy skali 1 do 35, ale jest też dużo do Focke-Wulfa 190. Tutaj na przykład te komory podwozia, jak wiadomo, tam jest z tym pewien problem w tym Focke-Wulfie i chętnie, gdybym sklejał jeszcze Focke-Wulfa, a zanosi się na to, że będę go sklejał, chętnie zanabyłbym sobie takie wydruki 3D do tych stref. No i cóż, jest tu tego jeszcze trochę. Na przykład jest tu kompletny zestaw do PZLP-11C. Silnik, osłona, kolektor i ten element, który osłania kartę silnika od przodu. Chłodnice do łosia, siedzisko do PZL-24. No i tutaj jeszcze mamy parę detali do Focke-Wulfa 190. No i tu osobna niejako sekcja kooperacji. No, czyli wiadomo, najczęściej trumpeter. MiG-29 w ukraińskich siłach powietrznych, w polskich. Su-27 ukraińskich sił powietrznych. I co ciekawe, Mi-17 w polskiej służbie. Taki ciekawy model. No i tu jeszcze oczywiście na koniec World at War. Tam jest też 7.6. Choć podobno niektóre modele są w skali 1 do 72. Więc jak ktoś ma ochotę, no to może tutaj dokładniej sprawdzić, no, ale to jest taki bardziej wargaming. No i tu oczywiście takie informacje dodatkowe, jak skomunikować się z IBG i gdzie można się dowiedzieć. Jest tutaj Instagram, Facebook, no i wiadomo, strona internetowa. No i to tyle. Na tym się ów katalog kończy. Ale myślę, że dużo ciekawych rzeczy w nim jest zawartych, bez wątpienia. No i tak się prezentuje katalog IBG Models na rok 2024. A mi pozostało już tylko w dniu dzisiejszym życzyć Wam wszystkich spokojnych, szczęśliwych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które właśnie są przed nami, zarówno moim widzom z kraju, jak i z zagranicy, jak to się kiedyś mówiło, a w sumie chyba dzisiaj się mówi. Bardzo Wam dziękuję za wszystko i życzę Wam mnóstwo szczęścia, mnóstwo pokoju i mnóstwa modeli do sklejania. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!